Hubert jest świetnym zawodnikiem, świetnie trenuje, świetnie jakby wykonuje wszystkie zadania, które ma ten, nawet tak naprawdę to jest człowiek, który jak mu powiesz zrób 20 serii, to zrobi 25, tak? I wiesz, że to zrobi na pewno. Jak ja mówię, że jutro zaplanowany trening jest na 3 godziny, to mów mi zróbmy 4. I to jest ten typ. Czy jak jesteśmy na przykład, byliśmy gdzieś na turnieju, Hubert przegrał, następnego dnia o 7 rano lot, to o 4 w nocy idziemy na siłownię, żeby jeszcze już być lepszym o ten trening przed wylotem do Polski czy tam na następny turniej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Grzegorzek, a to jest podcast tenisowy Racket Science, w którym rozmawiam z ekspertami, trenerami oraz zawodnikami o ich tenisowym życiu. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Harpandidis, który obecnie jest trenerem Kacpra Żuka. Kacper ma za sobą bardzo dobry sezon, w którym awansował na 168 miejsce w rankingu ATP. W przeszłości Alek też trenował Michała Przysiężnego oraz Huberta Hurkacza. Był też trenerem naszej reprezentacji w Pucharze Davisa. Dzisiaj planuję porozmawiać z Alkiem o jego doświadczeniach trenerskich oraz metodach treningowych. Cześć Alek, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę. Cześć, miło mi porozmawiać, tak jest, cześć. To powiedz na początek, jak wyglądały twoje pierwsze kroki tenisowe, bo pierwsze Mistrzostwo Polski zdobyłeś już w wieku 10 lat, więc podejrzewam, że dosyć wcześnie zaczynałeś i mocno. Moje pierwsze to nawet nie były kroki, bo gdzieś tam za małego dziecka ojciec amatorsko grywał w tenisa i miał na punkcie tego dosyć dużego hopla, więc gdzieś tam w wózeczku już na korcie, przy korcie sobie się z kortami powoli oswajałem. A zacząłem grać w tenisa, znaczy to zacząłem grać, to jest mocne słowo. Zacząłem chodzić 2 razy w tygodniu do szkółki w wieku lat już 6. I później stopniowo było tego to coraz więcej. Wiadomo, gdzieś tam trochę właśnie tata się mocno zaangażował w te treningi ze mną i tak naprawdę bardzo dużo z tego, co tam mi się udało osiągnąć, powiedzmy, bo to jakby dla mnie osiągnięcie na arenie polskiej, to de facto to nie są do końca osiągnięcia, bo tylko na arenie międzynarodowej tak naprawdę można coś osiągnąć. Ale na pewno dużo ojcu zawdzięczam i bez jego gdzieś tam pewnie nawet nie byłbym w tym miejscu takim trenerskim, jak jestem teraz, bo gdzieś tam mi tego bakcyla zaszczepił, także tak już zostało. Rozumiem, że po okresie takim juniorskim wyjechałeś na studia do Tulsy i tam też grałeś na uniwersytecie i podejrzewam, że też szlifowałeś swój warsztat i zawodniczy i trenerski. Tak, po wieku 18 lat podjąłem decyzję, żeby pojechać do Stanów. Gdzieś tam to był ten wiek 17-18 lat, że trochę jak to w tym wieku bywa, jak nie ma kogoś nad tobą, że się trochę głupot robi, więc stwierdziłem, że na takim rozsądniejszym jakby rozwiązaniem dla mnie jako człowieka, ale też po prostu dla mojej nie tyle kariery, ale i dla mojego tenisa, ale przede wszystkim dla mnie to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby troszeczkę zmienić otoczenie. I nie żałuję tego, mimo że na pewno jakby życie w Stanach to nie jest coś, co wiele osób o tym marzy, mieszkać w Stanach, to nie do końca jest jakby mój klimat, ale na pewno nie żałuję, bo gdzieś tam wyprostowałem się na pewno, nauczyłem się dbać o siebie i tak naprawdę to były zupełnie inne czasy, to nie tak jak teraz, gdzie rodzice, często stać rodziców na duże wydatki, ja miałem $100 kieszonkowego i musiałem sobie sam radzić przez pierwszy rok, później już tego kieszonkowego nawet nie było, także na pewno wydoroślałem i na pewno gdzieś tam te studia jakby otworzyły mi oczy, jak bardzo kocham tenis i że na pewno to jest coś, co chcę w tej czy w innej formie do końca życia robić, bo nie wyobrażam sobie siebie za biurkiem czy w jakiejś innej pracy. Przede wszystkim też kocham to, więc no po co miałbym coś zmieniać. A co studiowałeś? Ja studiowałem zarządzanie. Moim celem było zarządzanie w sporcie, tylko ten kierunek akurat dosłownie rok przed moim przybyciem na uczelnię wycofano, więc studiowałem zarządzanie, co też się potem przydało, bo po powrocie ze Stanów przez prawie chyba 9 lat byłem menadżerem w klubie Matchpoint, także na pewno gdzieś tam to wykształcenie się przydało. No ale podwójnie widziałeś, że nie widzisz się za biurkiem, skoro podejrzewam, że wielu kolegów ze studiów za biurkiem wylądowało, to zostałeś w tenisie i bardzo dobrze. A kiedy właśnie zdecydowałeś, jakby rozwijałeś swoją karierę zawodniczą i szło ci, tak jak mówisz, na arenie polskiej całkiem dobrze, więc teoretycznie naturalnym krokiem byłoby pójść gdzieś dalej, ale rozumiem, że w pewnym momencie zdecydowałeś, że jednak trenowanie to jest coś, co chciałbyś spróbować swoich sił.
Tak, no zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę te parę lat, co zaprzepaściłem tak naprawdę swoją głupotą, to już ciężko będzie o jakiś wynik w tenisie. Na pewno też nie raz, nie dwa żałowałem tego, że nie grałem w debla, bo gdzieś tam zawsze byłem w tego debla niezły, mówiąc nieskromnie, i nawet jak wróciłem do Stanów, nawet jak trenowałem z Michałem Przysiężnym, to Michał nieraz mówi, czemu ty nie grasz tego debla, czemu ty nie grasz tego debla. Pamiętam chyba, że nawet z Hubertem wygraliście jakiś turniej jeszcze. Tak, no dosłownie potrenowałem 3 dni, zagraliśmy jednego seta sparing z Tomkiem Bednarkiem i z Szymonem Walkowym, i ja powiedziałem, że z nikim lepszym już tam nie zagramy, i pojechaliśmy i wygraliśmy turniej, więc jakby... Także później oczywiście Hubert kolejny rok chciał ze mną też grać w tego debla, ale na pierwszym turnieju niestety mój bark nie wytrzymał i miałem rok później po barku poszedł nadgarstek, więc no trzeba było sobie zdać sprawę, mimo że rzeczywiście byłem w takim treningu ogólnorozwojowym, tak naprawdę ćwiczyłem bardzo dużo sam dla siebie, więc to nie było tak, że zupełnie z niczego poszedłem grać po 5 latach nietrzymania rakiety, tylko no ale to zupełnie inne obciążenia meczowe i gdzieś tam jakiś wiaterek zawiał, nieczysto trafiłem piłkę przez meczu i bark tego nie wytrzymał, więc tak samo jak szybko jak to się zaczęło, tak samo szybko się skończyło. Także jedyne co mówię, to gdzieś tam był taki moment, że nawet dzisiaj gdzieś tam jak oglądam, jak grają w grze podwójnie na challengerach, nie challengerach, to tak no czuję, żebym sobie dał radę, ale to już sytuacja się zmieniła, już później miałem żonę, więc to też takie wyjeżdżanie na 10 miesięcy trochę nie wchodziło w grę, także potoczyło się jak się potoczyło. Jestem zadowolony teraz z tego, co było, czasu nie cofniemy, ale gdzieś tam raz na jakiś czas na pewno taka myśl, że mogłem tego debla spróbować, się pojawia. No rozumiem, ale właśnie jednak zdecydowałeś się zostać trenerem i czy pamiętasz właśnie ten moment, kiedy jakby, czy to jakoś tak przypadkowo wyszło, gdzieś tam naturalnie, czy pamiętasz jakiś taki ważny moment? To była taka naturalna chyba kolej rzeczy. Jak studiowałem w Stanach, to tak jak już wcześniej wspomniałem, nie do końca jakby miałem jakieś wsparcie finansowe. Rodzice pomagali mi na tyle, na ile mogli. Całą moją karierę wcześniejszą sfinansował w większości mój dziadek. Także musiałem sobie radzić, więc na wakacje w Stanach jechałem na Long Island. Tam razem z moją obecną żoną żeśmy po prostu po 10-11 godzin przez 2-3 miesiące dawali lekcje od rana do wieczora i w ten sposób żeśmy zarabiali pieniądze na jakby cały rok funkcjonowania, więc to były moje takie, nazwijmy to, pierwsze kroki trenerskie, to może dużo powiedziane, to bardziej sztundziarskie bym powiedział, ale po powrocie do Polski no gdzieś tam trzeba było też jakieś pieniążki zarabiać i automatycznie pierwszą moją pracą trenerską było, zaraz jak wróciłem, zadzwonił do mnie mój kolega z dzieciństwa, z którym trenowaliśmy, Bartek Dąbrowski, ten z Wrocławia, który miał ProMaster Akademię. Gdzieś tam chyba trzy miesiące pracowałem tam u niego. Później wyszło tak jakoś naturalnie, że pierwszym moim zawodnikiem był Marcin Chlebowski, zresztą syn byłego, czy tam obecnego posła KO. I od tego później już się zaczęło, później już jakby wiedziałem, no tak naprawdę gdzieś tam już grając ten college wiedziałem, że to jest to, co chcę robić, więc to była tylko kwestia czasu, kiedy to w jakiś sposób, albo może czy w ogóle nabierze rozpędu, a jeżeli tak, to kiedy. Mhm. A jak tak już powoli się szykowałeś do tego, bo rozumiem, że to był jakiś odcinek czasu i proces, jak szkolujesz ten swój warsztat trenerski, bo tak jak mówisz, na początku to są sztundy i dawanie lekcji, ale potem jednak pojawia się chęć pomocy zawodnikom i rozumiem, że to już jest troszeczkę inny poziom wiedzy. Jasne. No, na samym początku jeździłem na różne sympozja, konferencje i tak dalej. Natomiast też nie ukrywam, że... W Polsce czy w Stanach jeszcze? W Polsce. Jak wróciłem do Polski, to jeździłem na różne konferencje, sympozja, ale nie ukrywam, że troszkę byłem zawiedziony tymi wszystkimi konferencjami i sympozjami z tego względu, oczywiście na pewnym poziomie trenerskim, nawet jak przez 3 dni jedno nowe ćwiczenie zobaczę, które uznam, że może fajnie działać czy pomóc moim zawodnikom czy zawodnikowi, to jest to już konferencja zaliczona im plus. Ale rzeczywiście no, były konferencje, gdzie jeszcze jak ja zaczynałem, to jeździli tacy trenerzy trochę starszej daty, którzy mam wrażenie troszkę w ewolucji tenisa się zatrzymali na czasach Graf, Beckera i tak dalej, więc troszkę ta wiedza była taka no, średnio dla mnie użyteczna. Ja ogólnie jestem osobą, która ma całkiem niezłą pamięć, wydaje mi się, więc
Wydaje mi się, że w pracy trenera najważniejsze są obserwacje i gdzieś tam oczywiście książki, filmy różne tenisowe, książki o psychologii, to jak najbardziej wszystko to czytam i posiadam. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim trener to jakby powinien wyciągać ze swojego doświadczenia i z lat gry, i z lat obserwacji pracy różnych trenerów różne niuanse, które potem gdzieś tam sam sobie dopasowuje do danego zawodnika, do jego charakterystyki, do tego, w jaki sposób chcemy, czy wyobrażamy sobie, żeby ten zawodnik grał. Także tu chyba tak naprawdę największa wiedza to były właśnie, no bo też dzięki temu, że sam grałem, a później dzięki temu, że pracowałem z Michałem, nie ukrywam też, że ta praca to też było dla mnie coś takiego na głęboką wodę, tak? Bo gdzieś tam zaczynałem tak naprawdę gość znikąd. Oczywiście z Michałem się znaliśmy, bo trenowaliśmy jeszcze jako zawodnicy wspólnie. Ale niewątpliwie też podczas tego sam się sporo uczyłem. Miałem jakby możliwość podpatrywania różnych treningów, ćwiczeń najlepszych trenerów. I tak wszystko razem, kolokwialnie mówiąc, do kupy i gdzieś tam jakiś taki obraz tego, co bym chciał robić i jak bym chciał robić, mi się powoli zbierał. Wiadomo, że jakby, tak jak wspomniałeś wcześniej, to trochę tak jak w tenisie jest tak, że no, cały czas trzeba się adaptować i zmieniać i dokształcać i tak naprawdę to, co często powtarza, czy Federer, czy Nadal, że oni cały czas coś chcą poprawić, tak? No bo jeżeli by coś cały czas nie poprawiali, to gdzieś tam myślę, że ta gra by ich stanęła w miejscu, czy może by też, jakby nie stanęła w miejscu, to może by im się troszkę, mówiąc potocznie, znudziła. A tak ciągle mają jakiś cel, ciągle coś chcą osiągnąć, ciągle się jakby doskonalą, więc to jest tylko droga, żeby i tak samo trener. No trener musi cały czas gdzieś tam jakieś nowe materiały zbierać, podpatrywać, oglądać, żeby tak samo jak zawodnik musi znaleźć jakiś mały edge, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, na korcie przeciwko przeciwnikowi, tak samo trener musi ten edge gdzieś tam próbować znaleźć, żeby i zawodnik mógł lepiej grać i trenować i miał większą chęć, ochotę, ale też żeby później mógł to zastosować w grze na punkty i wygrywać, no bo koniec końców to do tego się sprowadza. No, biznes jest biznes. Tak jest. A jeśli chodzi o, wspominałeś o tym systemie szkolenia, który jak ty zaczynałeś, może nie był optymalny, wiadomo, dał też ile mógł. Jak to się zmieniło w ciągu lat? Ponieważ widziałem, że na stronie PZT widniejesz jako trener wyszkolenia zawodowego, masz licencję mistrza PZT, trener coach, czyli jakieś tam kolejne poziomy. I jaką wartość widzisz w tym, żeby przejść przez te wszystkie poziomy, powiedzmy, dla osób, które teraz zaczynają tą tenisową, trenerską przygodę? Dla osób, które teraz zaczynają, myślę, że to jest warto. Natomiast dla osób, które już mają jakieś doświadczenie, czy to coś zmieni w ich życiu, czy postrzeganiu, czy wiedzy? Myślę, że niekoniecznie. Natomiast dla osób, które zaczynają swoją przygodę, jak najbardziej myślę, że to są kroki, które warto zaliczyć, bo tak jak mówię, no w najgorszym wypadku dowiemy się jedną czy dwie małe rzeczy, tak? Nic nie stracimy, więc tylko możemy zyskać w tej sytuacji. Więc myślę, że ktoś to A, sam nie był zawodnikiem na dobrym poziomie albo bardzo dobrym poziomie i B, dopiero zaczyna swoją pracę trenerską, to myślę, że na pewno może to wyjść tylko na plus. No to właśnie mnie zdefiniowałeś, więc myślę, że może kiedyś się skuszę na ścieżkę. Rozumiem, że trzeba zacząć od instruktora, potem przejść przez pierwszego trenera szkolenia podstawowego, następnie wyczynowe i... Szczerze mówiąc to nie wiem do końca, bo ja na pewno robiłem na WF-ie instruktora i później kolejny kurs, który miałem, to był na tego klasy tego trenera mistrzowskiego, ale to nie wiem do końca, jak to było zrobione, to jeszcze byłoby w związku pytać. Pewnie też się zmieniało z czasem te wszystkie wymagania. Dobra, to już wiemy mniej więcej, jak zaczynałeś jako trener, skąd czerpałeś wiedzę i jak się rozwijałeś. To może teraz opowiedz o swoim pierwszym dużym zawodniku, czyli Michale, bo już wspominałeś właśnie, że zostajesz rzucony na głęboką wodę, to może powiedz o początkach tej współpracy, jak wyglądał, nie wiem, pierwszy turniej, pierwsze kroki współpracy. Kurczę, pierwszy turniej to będzie ciężko, bo to człowiek już takich rzeczy, chociaż nie, to, że pamiętam, rzeczywiście. No sytuacja była taka, jak pierwszy raz, bo mieliśmy dwa jakby podejścia pracy z Michałem. Pierwsze było bodajże 2.9, 2.11 i potem 2.13, 2.15, chyba jakoś tak.
o ile się nie mylę. I pierwszy raz, jak zaczęliśmy, Michał był w ciężkiej sytuacji finansowej. Ranking jego był chyba około 700, o ile kojarzę. I wyciągnął tak naprawdę pomocną dłoń do Michała właściciel Matchpointa, pan Wojciech Matyja, który gdzieś tam w dużym sposób jakby finansował Michała wyjazdy, sponsorował, finansował też moją osobę jako trenera, więc to był taki trochę pakiet łączony, czyli po prostu ja przyszedłem do Michała, no bo to tak naprawdę mój bardzo dobry kolega, o ile nie najlepszy przecież od małego, i zaproponowałem mu po prostu taką, że tak powiem, łączoną transakcję, czyli będziesz sponsorowany przez pana Wojtka i będziemy trenować razem, on też jakby będzie płacił za, ja byłem zatrudniony już na mecz, przez Matchpoint, ale gdzieś tam łączyłem tą pracę na Matchpointie z wyjazdami z Michałem, nie jeździłem z nim wszędzie, tak jak teraz jeżdżę powiedzmy na 80-90% turnieju z zawodnikami, to z Michałem jeździłem powiedzmy na 30-40 z tego względu, że no miałem jeszcze jakieś inne obowiązki matchpointowe. No i Michał tak naprawdę trochę też nie miał wyjścia, bo mówię, był w ciężkiej sytuacji i tenisowej, i finansowej, więc na to przystał. I tak się zaczęło. Także to były takie początki, początki. Natomiast nasze drugie podejście było w 2013, tak jak wcześniej wspomniałem, i to już była stricte jakby inicjatywa Michała. Ja też się w sumie przez kilka miesięcy zastanawiałem na ten temat, postawiłem tam jakieś warunki, na które Michał się zgodził, no i żeśmy zrobili jeszcze jeden taki run na top 100. Rozumiem, udało wam się ten run osiągnąć? Tak, tak, pierwszy raz przy pierwszym podejściu, jak się rozstawaliśmy, to Michał był bodajże 72, o ile dobrze kojarzę, coś koło 70 miejsca, tam prawie 700. A drugi raz, jak się przyszedł, to zaczynaliśmy z 300, bodajże 20 i na chyba 50, nie pamiętam jaki był career high Michała, 56, 59, coś. 57 to, chyba był to, największy. Coś, to tego miejsca się udało dojść. Także tak mówię, no ja przy tym pierwszym razie ja też sporo się uczyłem, przy tym drugim razie gdzieś tam, jak się rozstawaliśmy przy tym pierwszym razie, Michał mi później mówił, że dobrze, że myślał, że już jest 70, że teraz to musi poszukać jakiegoś trenera już takiego z ATP, myślał, że oni może jakoś inaczej trenują i tak dalej. Tak zrobił, natomiast nie do końca to mu wypaliło, więc no stwierdził, że chyba mu pasowało ewidentnie, skoro się zgłosił No i tak jak mówię, no z Michałem na pewno mi się pracowało bardzo dobrze, bo się bardzo dobrze też kolegowaliśmy. Natomiast miało to też na pewno jakiś negatywny oddźwięk, chociażby z tego powodu, no przy tej drugiej próbie, zresztą niedawno nawet to Michałowi wspomniałem, że i też jakby Kacper też to ode mnie słyszy, że gdzieś tam powiedziałem sobie przy tym pierwszym razie, że na pewno już nie będzie takiej sytuacji, że pozwolę mojemu zawodnikowi czy trenować nawet jeden trening na pół gwizdka, czy gdzieś tam coś odpuścić, bo może ja jestem tu twoim kolegą, jesteśmy prawie rówieśnikami i tak trochę przy tym pierwszym razie jeszcze nie miałem może na tyle doświadczenia i też kolokwialnie mówiąc może na tyle jaj, żeby go po prostu, mówiąc krótko, opierniczyć, tak? Że pewne rzeczy, no widzę, że nie są i do niczego nie prowadzą, a mimo wszystko jakby to i gdzieś tam już to potem do końca mojego życia będę to pamiętał i tego błędu już na pewno nigdy nie zrobię. I mieliśmy taką właśnie na samym początku naszej współpracy sytuację z Kasprem, gdzie zareagowałem od razu i to bardzo stanowczo i też wytłumaczyłem mu później dlaczego i obiecałem sobie, że tego błędu już w życiu nie zrobię i że tak naprawdę trener nie ma ci mówić tego, co chcesz usłyszeć, tylko ma sprawić, żebyś był tym, kim chcesz być. Gdzieś tam takie było kiedyś mądre powiedzonko i myślę, że to jest jakby esencja tego i teraz już na pewno takiego błędu nie zrobię. No to dobrze, nawet chyba pamiętam gdzieś tam, jak przygotowałem materiały dla rozmowy z tobą, że Hubert gdzieś tam w jakimś wywiadzie powiedział właśnie, jak zaczął współpracę z tobą, że jaki jesteś jako trener, powiedział, że właśnie kładziesz nacisk na solidną właśnie pracę i dużą intensywność, więc rozumiem, że to też te doświadczenia. To by się zgadzało, tak. No, zawsze kładłem tak na właśnie to nacisk, tylko może nie zawsze jakby, tak, może nie zawsze, z Michałem po prostu nie do końca to egzekwowałem, o tak, jak powinienem, a to zdecydowanie w tym momencie
Powinienem po prostu powiedzieć albo w te, albo we w te. Jeżeli tak to ma wyglądać, to ja wysiadam, a tego nie zrobiłem i potem koniec końców zrobiła się seria taka, że Michał chyba 13 meczów z rzędu przegrał. Co nie do końca było niespodzianką, widząc jak to się dzieje na treningach, no ale, ale tak naprawdę ja to biorę na klatę, bo ja jestem trenerem i ja powinienem tu zareagować i to był błąd, którego sobie na pewno nigdy nie wybaczę. No, całe życie się człowiek uczy, ale właśnie tak Michał w ostatnim odcinku, jak z nim rozmawiałem, twierdził, że właśnie największy wpływ na jego grę i jego tenis miał jakby bardziej to, co działo się poza kortem, niż jakby sam trening i jakby tutaj trochę, może złe słowo za mocno, jakby umniejszał wartość trenera w tym wszystkim. Mhm. Trochę z tego, co ty mówisz, jest inaczej, więc jestem ciekaw, jak ty oceniasz. Ale w właśnie... jaki sposób wydarzenia poza kortem, co coś rozwinęło? No rozumiem, zrozumiałem, że to życiowe bardziej rzeczy są na jego ważne. Jeśli ma czystą głowę i jakby nie wiem, problemów nie ma, pewnie z kontuzjami też jak walczył, że to bardziej trochę wpływało na jego głowę i jego grę niż jakby sam trener. Ale właśnie 100% jak to trochę racji, oceniasz? 100% ma rację w tym, co powiedział, ponieważ jeżeli cokolwiek było nie tak u niego w domu, czy z rakietą, czy tym, to jakby jakość treningu spadała zdecydowanie. I także a to co... mogłeś właśnie jako trener coś, tak nawet z perspektywy czasu, jak mówisz, czy teraz byś był w stanie inaczej zareagować? Z tym pomóc? Czy to są pewne rzeczy, przez które nie da się przeskoczyć po prostu? Jest, nie, na pewno. Jest na taki pewno, zawodnik, taka psychika? Na pewno. To był taki mój start. Ja też jakby byłem bardzo podekscytowany tą pracą i gdzieś tam przy naszym tym pierwszym rozstaniu naprawdę mocno to przeżywałem. Więc jakby... No może nie miałem jeszcze, tak jak mówię, na tyle jakby jaj, żeby po prostu powiedzieć, że albo trenujemy 100%, albo ja wysiadam, tak? Po prostu. Mm. Także, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, to co Michał powiedział, to ja się potwierdzam to w 100%, że jeżeli jak nie miał czystej głowy, to można było tak naprawdę treningu nie robić czasami. Dobra, to tak a propos czystej głowy. Potem zmieniłeś trochę zawodnika. Rozumiem, że jak zacząłeś współpracę z Hubertem, która była po jeszcze jakimś czasie, więc jakby te doświadczenia miałeś coraz większe, bo też pracowałeś z wieloma juniorami w międzyczasie, więc ten warsztat trenerski cały czas ci rósł. Więc właśnie jak zmieniłeś, jak zacząłeś współpracę z Hubertem, rozumiem, że to jest chyba trochę inny temperament zawodnika. On jest, tak jak przynajmniej w mediach mówią, jest spokojny, tak zwany coachable, chyba to jest takie określenie za granicą. I właśnie jak to dało tobie jako trenerowi, co musiałeś zmienić w podejściu, czy to ułatwiło rzeczy, czy też może jakieś wyzwania nowe przed tobą postawiło? To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie nawet. Wiadomo, że Michał i Hubert to tak naprawdę dwie skrajności de facto, jeżeli chodzi o cechy charakteru, o temperament i tak dalej. Także Hubert jest takim bardzo właśnie stonowanym, spokojnym chłopakiem, ciężko pracującym, który też tak naprawdę jakby ma tą cechę, to już tak lekka dygresja, ma tą cechę taką, co mają najwięksi mistrzowie gdzieś tam, jak człowiek oglądał te wszystkie filmy i książki o tych najlepszych, takich wybitnych jednostkach, to każdy z nich miał tak naprawdę koniec końców mentalność po trupach do celu. I nic więcej mnie nie interesuje. I Hubert ma tą mentalność, to jest coś, co naprawdę tylko, no niewiele myślę osób na świecie tak, aż tak skrajnie nastawioną na wygrywanie i na ten tenis ma, że po prostu potrafi wszystkie inne rzeczy dookoła odrzucić i tak naprawdę, no może oprócz samochodów, nie sądzę, żeby cokolwiek więcej go interesowało. Ale czekaj, bo tak powiedziałeś po trupach do celu, ale to tak trochę w kontrze do jego pozytywnego nastawienia do życia i jakby ten, rozumiem, że to tenisowo po trupach do celu, że jakby tenis jest na pierwszym miejscu, ale poza tenisem jakby jest to wszystko... nazwijmy to fair play i czysto. Oczywiście nie, to nie mogę powiedzieć. Hubert jest jakby świetnym chłopakiem i to na pewno. Natomiast powiedziałeś poza tenisem. Obawiam się, że nie ma czegoś takiego jak poza tenisem u Huberta, albo może to jest, oczywiście to też jest bardzo pozytywne. Nawet ostatnio gdzieś tam rzucił mi się w oczy, akurat przełączałem i jakaś była końcówka wywiadu z Hubertem na Kanal Plus i zapytał go redaktor, masz teraz wakacje i tak dalej, jakby co robisz w czasie wolnym, co jest poza tenisem, to właśnie, co zrobisz swoim życiem, to Huberta odpowiedź była, tenis to jest moje życie. I to właśnie jest, myślę, że na najlepsze podsumowanie tego. Także na pewno jakby zmiana co do mojego podejścia była ogromna,
ogromna. To w ogóle było zupełnie co innego. Jakby to też... no nie chciałbym może też za dużo szczegółów wyciągać, ale ogólnie rzecz biorąc jakby Hubert jest osobą bardzo dobrą. Taką bym powiedział nawet nieskażoną niczym, o tak. Taką osobą, która zawsze była trzymana jakby w rodziców, co też nie mówię, w żaden sposób nie chcę, żeby to zabrzmiało negatywnie, ale trzymana w takim bańce cudownego, świetnego świata. Wszyscy są pozytywni, wszystko jest świetne. No sam znasz Michała, więc wiesz, jak to się ma do charakteru Michała, tak? To jest zupełnie co innego. Hubert jest świetnym zawodnikiem, świetnie trenuje, świetnie jakby wykonuje wszystkie zadania, które ma ten, nawet tak naprawdę to jest człowiek, który jak mu powiesz zrób 20 serii, to zrobi 25, tak? I wiesz, że to zrobi na pewno. Jak ja mówię, że jutro zaplanowany trening jest na 3 godziny, to mów mi zróbmy 4. I to jest ten typ. Czy jak jesteśmy na przykład, byliśmy gdzieś na turnieju, Hubert przegrał, następnego dnia o 7 rano lot, to o 4 w nocy idziemy na siłownię, żeby jeszcze już być lepszym o ten trening przed wylotem do Polski czy tam na następny turniej. Odnośnie tego, co twój trening wniósł do Huberta, może jakby widzisz rzeczy, nad którymi pracowaliście, bo pracowaliście 2 lata, tak? Więc na pewno pracowaliście nad wieloma elementami. Czy nie wiem, czy widzisz jakieś takie rzeczy, co mu nawet do dzisiaj pomaga na korcie, których nie wiem, nie zmienił, czy utrzymał, jak to widzisz? Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę Hubert od samego początku, jak zaczynaliśmy pracować, to tak naprawdę wszystko było w jakiś tam sposób ulepszane, tak? I przed moją kadencją i po mojej kadencji Hubert cały czas jakby rozwija się i tak naprawdę może najmniej pracy ogólnie i to myślę z każdym trenerem miał nad backendem, bo ten backend miał taki zawsze naturalny i tam tak naprawdę bardziej już były rozwiązania jakieś tam taktyczne wchodziły w grę niż samo zagranie od strony technicznej. Natomiast każde uderzenie gdzieś tam w jakiś sposób, żeśmy pracowali nad nim. Najwięcej na samym początku pracowaliśmy nad forehandem. Gdzieś tam też nie udało nam się dokończyć tego, co ja sobie tam założyłem z tym forehandem zrobić. Gdzieś tam podzieliłem sobie to na etapy. Chciałem ten ruch mu najpierw troszkę poszerzyć, a potem go technicznie ładnie ułożyć. No to już to ułożenie techniczne przypadło kolejnemu trenerowi, ale mam nadzieję, że gdzieś tam tą pozycję szerszą do ustawiania się do forehandu udało nam się wypracować i to też pomogło później mu złapać ten forehand. Natomiast no, na pewno dużo slice'a, dużo voleja, dużo ataków, bo Hubert jak na swoje warunki, myślę, że nawet do dzisiaj to sam powie, jest jeszcze momentami, ma mecze, że jest zbyt pasywny i myślę, że jakby jego pełen arsenał jeszcze nie jest wykorzystywany, a to tylko może być niebezpieczne dla wyżej notowanych zawodników, a już tych zostało niewiele. A tych już zostało niewiele, także... Myślę, że to właśnie najciekawsze mecze, które miał z tymi wielkimi zawodnikami właśnie, jak czy z Rogerem, jak grał i tak dalej, jak mu włączył się ten tryb agresji pełnej, to pokazywał pełen potencjał tego, co może grać na pełnym ludzie, nie? Dokładnie. Także to już jakby taki poziom top 100, to on już prezentował, myślę, że 5 lat temu na treningach. Tylko znowu, jakby Hubert nie jest taką osobą super przebojową, tak? To ma taką cechę charakteru, że jest jakiś spokojny, musi się troszeczkę obyć w danym miejscu i dopiero potem eksploduje. I myślę, że tak jest na każdym szczeblu jego kariery, tak? Czy to nawet od juniorskich szlemów zaczynając, gdzie tam średnio mu szło, bo to było coś nowego, później na futuresach, jak odpalił, to później na challengerach tak samo. I myślę, że kolejne te szczeble jakby... To nie jest tak jak Zwierew czy Cicipas, tak, że bach i za pół roku są z 300 w top 50, tak? Ale on ma swoje tempo i zmierza w swoim kierunku jakby zamierzonym i na pewno myślę, że jeszcze nie wiele sukcesów i jakby będziemy mogli się cieszyć wieloma jego sukcesami, bo z takim charakterem i z taką zadziornością i z tyloma wyrzeczeniami, co Hubert zrobił, to myślę, że nie będzie ryzykiem stwierdzić, że żaden zawodnik stop 100 tyle nie poświęcił, co Hubert. Poświęcił czasu na korcie, czy poświęcił w życiu? Generalnie wszystko dookoła jako do tenisa, co jest związane, czyli wyrzeczenia, czyli sen, czyli żywność, czyli odnowa, no wszystko tak naprawdę, co się składa na jedną całość, to myślę, że nie ma drugiego takiego zawodnika w top 100, który tak to robi profesjonalnie jak Hubert. No to widać, że to przenosi wyniki.
To jest, no to jest super, super sprawa. Zresztą jeszcze dokończę, powiedziałem ci już, że już 5 lat temu było widać, że Hubert do tej setki gdzieś tam zmierza. To nawet tak ci powiem jako taką anegdotę, że gdzieś tam kiedyś tenis z paroma tenisowymi chłopakami poszedł taki dosyć spory zakład, czy Hubert wejdzie do setki, czy nie, i kiedy. No i ci, co stawiali, że wejdzie, to wygrali. Także. No też, jak obserwowałem jego karierę gdzieś tam przez to, że jest z Wrocławia i nawet go widywałem, jak trenowaliście na kortach, to też właśnie widziałem, pomimo wtedy on był za Kamilem Majchrzakiem i Kamil był tutaj takim numerem jeden prospektem w Polsce, to jakoś tak naprawdę biło od niego to, że to musi być, musi zaskoczyć. Oczywiście może mu tylko przeszkodzić jakaś kontuzja, jakieś rzeczy poza tenisowe, ale tutaj wszystko wygląda idealnie, można żeby rzec. Zdecydowanie. A jeszcze taka jedna rzecz mnie zaintrygowała, w sumie nie znam się na fachu trenerskim i tak dalej, ale właśnie powiedziałeś coś ciekawego, że dzieliłeś tą zmianę forehandu Huberta na kilka etapów. Nie wiem, może trochę tak przybliżyć całą ideę tego, jak to wygląda, że nie wiem, czy przez miesiąc właśnie pracujesz nad poszerzeniem ustawienia nóg, czy to jest jakiś... To znaczy, myślę, że każdy trener ma pewnie inną metodę, więc to jakby ja mogę powiedzieć jaki ja mam sposób, tak? Bo jak zaczynaliśmy współpracę z Hubertem, ale miałem też jednego zawodnika, jedną zawodniczkę z juniorek, którzy mieli bardzo podobny problem. Czyli grali forehand za blisko ciała, bardzo często nabiegając, jak atakowali forehand, to mieli piłkę tak ciasno, że musieli prawą nogę tyłem, krokiem krzyżowym, tak jak w kręgle, przechodzić do przodu przez piłkę. Zwieriew czasem tak, nie zwieriew, tylko miedwiedy w czasem gra tak backhand. Tak. Czy wyobrażasz sobie, jeżeli zawodnik biegnie do przodu i musi grać atak z forehandu zamiast z lewej na lewą nogę, to krokiem krzyżowym, bo ma tak ciasno, tak? Więc tak to coś takiego było na początku. Więc moim jakby, ja sobie założyłem i to też wcześniej gdzieś tam na juniorach już próbowałem i moim zdaniem przyniosło to efekt zamierzony, a to też trzeba byłoby ich pytać. Na początku po prostu od takiego bardzo prostego zadania, czyli prosta ręka, trzymam prostą rękę, dostajesz piłki i nie pracujesz w ogóle na zgiętym łokciu, na zgiętym nadgarstku, po prostu uczymy się tego, że tą piłkę masz trafić metr od siebie, a nie 20 cm od siebie. I od tego zacząłem. To był pierwszy etap. Później troszeczkę dorzuciliśmy nadgarstka. Nie chciałem też za szybko jakby schodzić z tego, co zrobiliśmy, mimo że zdawałem sobie sprawę, że to nie jest optymalny ruch, ponieważ no, sam wiesz, jak to jest. Sytuacje stresowe, wracamy do nawyków. Chciałem tyle tej szerokości uzyskać, żeby to już się zrobił nawyk i wtedy dopiero jakby przechodzić do bardziej technicznych już tych elementów, do jakby takiego, nazwijmy to, dopieszczenia tego ruchu. I rozumiem, że też pewnie każdy zawodnik inaczej reaguje na wszystkie metody. Oczywiście. I to, co jeden pewnie złapie w parę tygodni, drugi potrzebuje więcej czasu, albo może nawet gdzieś tam będzie blokada, której się nie przeskoczy. Jak najbardziej. No to właśnie a propos innych zawodników, to teraz może jeszcze jest jeden temat, który ciekawy w twoim portfolio trenerskim, czyli trenowanie reprezentacji Davis Cup. Brzmi to tak trochę jako taka właśnie fajna przygoda, czasem z kolegami się spotykacie pograć na Pucharze Davisa, ale z drugiej strony no, rolę trenera masz i w zasadzie pytanie, co tak naprawdę należy do twoich obowiązków jako trenera reprezentacji Pucharu Davisa, bo to każdy zawodnik wnosi coś własnego do systemu, a ty jednak coś to musisz zorganizować. Jasne. Wiesz co, tak naprawdę, tak jak gdzieś tam czasami słucham trenerów reprezentacji, jak opowiadają różne bajeczki dziennikarzom, to trzeba trochę to sprostować, bo prawda jest taka, że przynajmniej... Reprezentacji innych sportów, czy tenisa? Myślę, że ogólnie. W większości przypadków trenerzy kadry to tak naprawdę za dużo pracy to nie mają. W sensie takim, no przecież nie nauczę tego zawodnika 3 dni przed meczem forehandu czy backhandu, tak? Tak już mówiąc wprost, więc tak naprawdę zadaniem trenerów na kadrze jest dbanie o to, żeby zawodnicy czuli się dobrze, żeby mieli dobrą atmosferę. Oczywiście jakieś tam taktyczne elementy przed już samym meczem też od nas dostawali z Radkiem Szemanikiem, który był wtedy kapitanem. Natomiast najważniejsza jest dobra atmosfera, tak? Ci zawodnicy, którzy tam byli, ja ich znam dziesiątki lat, oni mnie tak samo. Myślę, że się wszyscy w tym gronie bardzo też fajnie jakby, no po prostu lubiliśmy się, tak? Mówiąc krótko.
Więc to był zawsze spędzony czas i gdzieś tam zawsze czekaliśmy na tego Davis Cupa całym sztabem, nie tylko trenerskim, ale i masażysta, i fizjoterapeuta, i doktor, i stringer, tak? To była duża ekipa, trzeba też Radkowi oddać, że pierwszy tak naprawdę, który stworzył taki profesjonalny sztab trenerski, bo wcześniej przed Radkiem to tak naprawdę leciał trener i zawodnicy, a teraz potem się to zmieniło na taki profesjonalny sztab trenerski, który Radek stworzył. Nawet jeszcze jest pozycja stringera właśnie, to jest ciekawa fucha. Kto ją miał? Piotrek Chomicki z Babolata i Jarek Dudas, wtedy pracował jeszcze w Prinsie w Lublinie, później zmienił zupełnie branżę. No a Piotrek Chomicki do dzisiaj, jak tylko może, to tą funkcję pełni. Także to też chyba tak naprawdę najwięcej pracy ma stringer ze wszystkich jakby osób ze sztabu. A naszym zdaniem jest, mówiąc wprost, nie przeszkadzać tak naprawdę, bo to o to chodzi. Oczywiście, tak jak mówię, no gdzieś tam treningi prowadziliśmy, jak trzeba było, ale to też nie jest tak, że zawodnicy nie wiadomo jak trenują, de facto to jest 1-2 dni treningowe i później już grają sety, bardziej tego typu rzeczy. Także praca z Davis Cupem to jest czysta przyjemność i w sumie też miałem propozycję, żeby kontynuować z obecnym kapitanem tą moją pozycję tego asystenta, natomiast ze względu na dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze, ze względu na to, że Kacper jest, tak? No, jak zaczynaliśmy pracę, to też Kacper był 400 czy 500, więc chyba 500, więc też nie wiedziałem, czy to się będzie jakby synchronizowało Davis Cup z Kacperem, tak? Jeżeli bym wiedział, to może bym też inaczej się zastanowił. A po drugie, też chciałem być lojalny wobec Radka, który gdzieś tam mnie wciągnął do tej drużyny i który po odejściu gdzieś tam, no, różne tam były sytuacje, natomiast po prostu czułem, że chcę być lojalny, chcę być fair wobec Radka i podziękowałem. Rozumiem. A jest jeszcze taki jeden właśnie aspekt tej pracy, o którym nie wspominałeś, a nie wiem, czy w ogóle istnieje, to jest właśnie analiza samego przeciwnika. Nie wiem, czy inne sztaby może tak mają, że analizują każdego zawodnika, całą historię robią i przygotowują plan taktyczny. Czy to też należało do waszych obowiązków, czy to jeszcze tak gdzieś tam się trochę po prostu samo dzieje? Nie. To jest jakby, no myślę, że to jest główny element pracy właśnie trenera, tak? Ta taktyka. Oczywiście troszeczkę inaczej jest na Pucharze Davisa, troszeczkę inaczej jest przy jak jeden do jednego masz zawodnika, tak? No, w czasie Pucharze Davisa oczywiście mieliśmy nawet analityka, który wysyłał nam różne statystyki z danych zawodników z jakiejś tam przekroju jego ostatnich 10 meczów na tej danej nawierzchni, na której był akurat rozgrywany Davis Cup. Natomiast koniec końców to są cyferki. I bardziej jakby ja w swojej pracy, dla mnie najłatwiej jest z jakby taktykę na mecz ułożyć poprzez po prostu własne oglądanie danego zawodnika. Z reguły robię tak, że oglądam dwa sety tego zawodnika, z którym mój zawodnik ma grać kolejnego dnia. Dwa różne sety z różnymi przeciwnikami, żeby zobaczyć, czy te schematy, które gdzieś tam wypatrzyłem, się powtarzają, czy się nie powtarzają. I z reguły na tej bazie ustalam taktykę. W Pucharze Davisa, tak jak mówię, żeśmy posiłkowali się tymi statystykami wszystkimi. Też dużą ilość zawodników znaliśmy. No plus, mówię, jakieś oglądanie meczy i plus na pewno też zawodnicy Pucharze Davisa dostawali jakieś wytyczne od swoich indywidualnych trenerów, jak to rozgryźć. Rozumiem. No to teraz jesteś w Zielonej Górze. Gramy z Czechami. To zobaczymy, jak Mariusz Fristenberg chyba teraz jest, tak? Tak. Tenerem. Zobaczymy, jak pójdzie na towarzyskim meczu. Tak, będziemy. Będę kibicował. Dobra, to teraz przejdźmy do najświeższego zawodnika w twoim. W twoim portfolio, Kacpra Żuka. Jak zaczęła się wasza współpraca? Ile ze sobą współpracujecie? Jak to się zaczęło? Zaczęło się to w ten sposób, że to było, żebym nie skłamał, 2,5 roku temu w lecie. 2,5 roku temu w lecie, jak był w Sopocie Challenger, gdzie Michał Przysiężny kończył swoją karierę. Tam z Danielem Michalskim grał, nie wiem, czy kojarzysz. I no wiadomo,
tyle lat pracy z Michałem, więc na ten jego ostatni turniej się wybrałem. I gdzieś tam w międzyczasie też zadzwonili do mnie, w sumie zupełnie niezależnie, Wojtek Marek i Kasper Żuk i Janek Zieliński jeszcze. Jakby to, tak naprawdę to była śmieszna historia, bo był Futures we Wrocławiu, spotkałem Janka Zielińskiego, tak zupełnie niezobowiązująco sobie porozmawialiśmy, co słychać, co u ciebie i tak dalej. Janek tam wtedy miał trudną sytuację życiową, więc po prostu powiedziałem mu, jakbyś coś potrzebował, to dawaj znać. I na tym się nasza rozmowa skończyła. I później właśnie Janek z Kacprem do mnie zadzwonili jakby z inicjatywy Janka trochę, bo gdzieś tam no, szukali zmiany, nie do końca tam byli zadowoleni z swoich tam poprzednich warunków pełnych, więc i Wojtek. No więc spotkałem się z Wojtkiem i z Kacprem i z Jankiem niezależnie jakby osobno w tym Sopocie po meczu Michała. Na początku mieliśmy trenować w trójkę, natomiast u Janka też było, no Janek jest deblistą, tak? Także Janek potrzebował trochę więcej treningów deblowych, ja robiłem raczej treningi singlowe. Też Janek na początku miał taką sytuację finansową średnią, więc koniec końców zostałem tylko z Kacprem i z Wojtkiem. I tak żeśmy kontynuowali przez, to tak naprawdę zaczęli do mnie przyjeżdżać chłopaki, Wojtek przed US Open juniorskim, Kacper jeszcze z Jankiem chyba 2 tygodnie wcześniej, więc to myślę, że to było gdzieś w czerwcu, z lipcu 2,5 roku temu. I co? No i tak naprawdę kontynuowaliśmy tą wspólną pracę z Wojtkiem i z Kacprem aż do kwietnia tego roku. Bo na początku tego roku mówiliśmy z Wojtkiem tylko na połowę roku. Wojtek nie był zdecydowany jeszcze, co tam będzie robił. W międzyczasie Kacper zapytał mnie, czy od tego kwietnia nie mógłbym jakby się poświęcić tylko jemu, no, a że on był tak naprawdę już wtedy za 5-12 do szlemów, tak? No gdzieś tam wymagał już takiego tego dodatkowego kroku i dodatkowego poświęcenia, więc się na to zdecydowałem, a Wojtek teraz jedzie na, ostatnio właśnie się dowiedziałem, znaczy od Wojtka w sumie, że jedzie na studia do Stanów, będzie studiował w Kalifornii na USC. No, okej. To z Kacprem też pewnie dosyć ten trudny czas pandemii, chociaż do współpracy może, nie wiem, może właśnie dobry, że było trochę mniej startów, a więcej trenowania, czy jak to właśnie oceniasz? Sytuacja z pandemią była trudna dla wszystkich, tak? Zwłaszcza, że jakby no Kacper był na mocnej fali wznoszącej zaraz przed tą pandemią, bo gdzieś tam wygrał 2,25 wtedy z tym swoim rankingiem na tym etapie i gdzieś tam jakieś pierwsze przetarcia challengerowe były, także tak gdzieś tam nawet doszedł do półfinału, wygrał pierwszy swój mecz z gościem z top 100, z Waskiem Pospiszyłem w Kanadzie, także ta pandemia trochę go zastopowała, natomiast tak jak mówisz, no nie ukrywam, że na pewno było dużo czasu, żeby pewne elementy po prostu poprawić i na pewno dobrze ten okres wykorzystaliśmy. Nie mówię, że było zawsze łatwo i kolorowo, bo na samym początku pandemii no w sumie nie ma co się dziwić tym zawodnikom, tak? Jeżeli oni nie widzą celu, kiedy będzie następny start, bo jeżeli tam od marcu była pandemia, kolejny turniej zagraliśmy, to tylko dzięki temu Lotos Tour, który związek tenisowy zrobił i który tak naprawdę był rewelacją w danym okresie i to chwała związkowi za to, bo to była świetna inicjatywa i tak naprawdę cały świat stał, a myśmy grali od w tym momencie. Także to było świetne, ale no na początku rzeczywiście nie było łatwo. Zawodnicy nie wiedzieli, kiedy będą mieli start. W związku z tym był moment takiego małego spadku motywacji, ale tak jak ci wcześniej wspomniałem, niezwłocznie o tym poinformowałem w czasie tego samego jeszcze treningu, zwłaszcza, bo to była sytuacja związana z Kacprem i no i później było już, myślę, lepiej. Kacper też jakby kupił, myślę, ten cały system pracy, bo wcześniej troszeczkę był takim leniuszkiem. Także moim takim pierwszym wyzwaniem, które wydawało mi się, że będę miał z nim, to właśnie będzie to, żeby go jakby zaszczepić w nim ten bakcyl pracy, ten etos taki naprawdę ciężkiej pracy, poświęcenia i wyrzeczenia, ale bardzo szybko to kupił, dużo szybciej niż myślałem, mówiąc uczciwie. Także fajnie. No naprawdę, na pewno z Kacprem jakby taką chemią, samą chemią, stricte takim jakby przebywaniem z zawodnikiem i tak dalej, to myślę, że bardzo mi to pasuje. To jakby mi się bardzo dobrze z Kacprem pasuje, bardzo dobrze jakby też poza kortem jakby mi się obcuje, także bardzo fajny chłopak i też
Charakter ma spokojny, ale też taki jest wesoły, więc jakby sama przyjemność dla mnie praca z Kacprem. Wiadomo, że każdy zawodnik ma okresy trudniejsze, lepsze. Czasami mamy pod górkę, czasami z górki, czasami fala jest wznosząca, czasami opadająca, czasami nic się nie dzieje. I są te momenty mentalnie lepsze i gorsze. Natomiast generalnie ja jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i mówię, tak jak mówię, nie mam żadnych takich różnych rzeczy, które gdzieś tam nie dają mi spać, bo to mi nie pasuje, czy tamto mi nie pasuje, czy to bym zmienił. Tylko z, tak naprawdę z uśmiechem na ustach jakby kładę się i wieczorem i wstaję rano. Możliwe, że te pozytywne u niego przemiany też były może spowodowane tym, jak widział, jaki na przykład sukces miał Hubert, tak? Pamiętam, jak rozmawiałem czy z Michałem, czy tam z Asią Sakowicz, tak często mówili, że jakby w momencie, w którym oni przed nimi jakby nikogo nie było, kto kroczył, pojawia się taki problem zwątpienia, czy możesz tam wejść, czy dasz radę, a w momencie, w którym masz taką sytuację jak Kacper, widzisz Huberta i jego sukcesy, że to też jest motywujące dla zawodnika młodego. No na pewno. To, jaką pracę wykonali Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski tak naprawdę dla polskiego tenisa, to myślę, że tak naprawdę tylko zawodnicy i to tacy starsi zdają sobie z tego sprawę, bo no prosty przykład, tak? Jak ja byłem juniorem, to dla nas zagranica to było po prostu coś nieosiągalnego tak naprawdę. Takie było przekonanie w Polsce, tak? Że jak przyjeżdżał ktoś z zagranicy... Chyba, że Czechy. Dokładnie, ale generalnie jakby było takie nastawienie, że no zawodnicy z top 200 to już jak biegają, to latają, a jak odbijają, to rakieta im, wiesz, ma jakieś turbo tak naprawdę. No, to była abstrakcja przede wszystkim mentalna dla nas, ten wielki tenis. To było coś, co no tak naprawdę jakby może i tenisowo nie do końca byliśmy gorsi, ale mentalnie to było dla nas trochę nie do przeskoczenia i to, że Mariusz i Marcin pokazali, że można walczyć z najlepszymi, później Agnieszka, Jerzyk i tak dalej, to teraz ci młodzi mają zupełnie inny jakby start mentalny, nawet nie wiedząc o tym tak naprawdę, bo widzą, że ich kolega, koleżanka, gość, z którym jesteś na zgrupowaniu, z którym trenujesz, jest tam i on wcale nie odbija tej piłki tak, że ona się kręci dwa razy i hamuje albo, wiesz, przeskakuje za płot po koźle, tylko leci tak samo, więc jakby ta wiara w sukces jest zupełnie inna. No a bez wiary w coś, że można coś osiągnąć, no to w sporcie to można pakować walizki niestety. No to nawet chyba przecież ten, jak były Mistrzostwa Polski w tym okresie pandemii, co Hubert przyjechał, wiadomo, był tak totalnie poza swoim cyklem, co Max Kaśnikowski z nim wygrał, właśnie to też pokazuje po prostu jak wiadomo, jest przepaść między zawodnikami, ale jednak to nie jest taka przepaść, jak że nie można wygrać nawet, nie? Dokładnie. To jest właśnie coś, co wiele lat nam brakowało i tak mówię, no Mariusz i Marcin otworzyli drzwi dla wszystkich tak naprawdę. A wracając do Kacpra, jak trenujesz, masz doświadczenia pracy z Hubertem, z Michałem, czy też wieloma innymi zawodnikami, bo przecież też trenujesz, przynajmniej trenowałeś juniorów, juniorki. Jakie widzisz mocne strony Kacpra takiego, których nawet mogło, nie wiem, brakować Hubertowi czy Michałowi, czym się jego tenis albo on sam wyróżnia? Myślę, że nie chciałbym jakby tak porównywać, bo to też nie o to chodzi, bo każdy zawodnik jest inny, więc porównania to może niekoniecznie dobry pomysł. Natomiast mocne strony ma Kacper takie, że bardzo szybko potrafi się przede wszystkim zaadaptować jakby do sytuacji, więc jakby tak w miarę naturalnie mu przychodzi taka adaptacja do przeciwnika, natomiast i ogólnie odnajdywanie się w różnych warunkach, na różnym korcie, z różną piłką, i na pewno bardzo, bardzo dobrze gra blisko linii, tak? Jego najlepszy tenis jest, ma bardzo dobre ręce, także blisko linii gra taka dosyć szybka, w której się odnajduje dobrze, no kradnie ten czas przeciwnikom poprzez po prostu zabieranie metrów, a niekoniecznie mocniejsze uderzenia. To na pewno. Poza tym mocne strony Kacpra to na pewno serwis, return i forehand, którymi kreuje grę. I jeżeli te uderzenia są w dobrej dyspozycji, to wtedy myślę, że jestem jakby spokojny o jego dyspozycję danego dnia. Natomiast tak jak rozmawiamy, tak, to po prawej jest wszystko. To nie jest tak, że to już jest zawodnik ukształtowany. Oczywiście można powiedzieć o każdym zawodniku ponad 20-letnim, że jest już w jakiś sposób ukształtowany. Natomiast no, tenis to jest ciągła ewolucja.
I dopóki, nawet jak mamy 30 lat czy 35 i kontynuujemy tą grę na turze, no to cały czas musimy gdzieś tam ewaluować, więc nie inaczej jest u Kacpra i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy jeszcze przed nim. Myślę, że największą jakby taką największym naszym takim zadaniem jest poprawa troszeczkę zmiany rytmu gry, troszeczkę voleya, jeszcze bardziej odważnego atakowania. To są takie elementy, nad którymi się na pewno będziemy w tym sezonie skupiać. Właśnie też chciałem do tego trochę nawiązać. Jak wygląda praca z takim zawodnikiem, który w dużym stopniu jest ukształtowany, no bo nie oszukujmy się, to jest poziom już top 200, więc też dla wielu tenisistów nawet nieosiągalny. I jak wygląda praca, bo z jednej strony masz kształtowanie właśnie takich niuansów technicznych, no ale też rozumiem, że jest bardzo dużo pracy nad taktyką. Tak, to na pracę stricte nad taktyką oczywiście, tak naprawdę pracujemy nad taktyką cały czas, bo każdy, na każdym treningu każde uderzenie, które jest zagrane w sposób niewłaściwy bądź właściwy, ale nie tam, gdzie trzeba w danym momencie, jest omawiane, więc praca nad taktyką jest ciągła. Natomiast ja jakby jestem zwolennikiem bardziej działania niż mówienia. Co mam na myśli, to że bardziej poprzez pracę nad schematami i wykonywanie danych schematów treningowych kształtujemy też troszeczkę taktykę gry. Sytuacje, kiedy nie wiem, przykładowo, ty masz zagrać tu, on ci odegra tu, a ty wtedy robisz to, tak? I to są potem schematy, które gdzieś tam wykorzystujemy w grze na punkty. Jeżeli je robimy z dużą powtarzalnością, wtedy, mam nadzieję, jak najbardziej automatycznie i nie musimy o nich myśleć. No, w tenisie, zresztą pewnie jak w każdym sporcie, jak mamy ten tryb taki automatyzmu, to no to wtedy gramy swój najlepszy tenis, więc podobnie jest u Kacpra. Także do tego chcę doprowadzać zawodników nie właśnie mówieniem, tylko bardziej po prostu schematami. Oczywiście na treningach omawiamy te wszystkie rzeczy, ale no nie zobaczysz u mnie na treningu, że siedzimy 20 minut i rozmawiamy na ławce, tak? Bardziej jakby ćwiczenie trwa 20 minut, z czego w czasie tego ćwiczenia co 2-3 piłki usłyszę ode mnie jedno, dwa zdania. Bardziej w ten sposób ja mam swoją filozofię treningu i poprzez właśnie wykorzystywanie schematów to jest taktyka. Natomiast jeżeli chodzi o technikę, no to jest stricte rozkładanie na czynniki pierwsze, tak? Czyli wykończenie, bądź początek, bądź pierwsza faza danego elementu ćwiczymy, bądź wykończenie. Później w jakimś prostym ćwiczeniu już z odbijaniem, gdzie pierwsza piłka ma być zagrana w ten sam sposób na przykład i później kolejne stopnie jakby ewoluowania tej korekty. Także przede wszystkim to są no dużo takich niuansów, czyli takich ćwiczeń, które nie są może jakieś super popularne, tak? To są też nudne ćwiczenia, wymagają setek powtórzeń. No to może podaj jakiś przykład, żebyśmy mieli świadomość. Przykładowo, na przykład, jeżeli mówimy o forehandzie, tak? No to żeby zawodnik nie robił za dużego zamachu, no to trzyma w lewej ręce talerzyk taki a la pachołek, tak? I ten talerzyk musi dotykać rakiety na przykład przez cały czas odwodzenia ręki. Jak już talerzyk odchodzi od rakiety, to rakieta już musi iść pod piłkę, tak? Przykładowo. To jest, jeżeli chodzi o pierwszą fazę. Potem mamy fazę na przykład wykończenia, czyli tak zwanej wycieraczki, tak? Jak to się mówi w tenisie kolokwialnie. No to na przykład stoimy i na małe pola ma rękę przed sobą wyciągniętą i odbija tylko z tej wycieraczki przez jakiś tam okres, tak? I później jest łączenie tego w całość, czyli na przykład ja rzucam pierwszą piłkę, on biegnie z tym talerzykiem, trzyma ten talerzyk, musi wykończyć ten ruch odpowiednio tak, żeby mi pokazać ten zaakcentowanie, tak jak to robiliśmy na tych ćwiczeniach rozłożonych na czynniki pierwsze. I potem już jest kolejne są etapy, jest coraz więcej gry. Najpierw jest jedno odbicie z kosza, potem mamy już ten element w jakiejś tam grze rozegrania czy schematów. I takich przykładów mógłbym ci podać na temat każdego uderzenia 1000, no bo tak naprawdę tych sposobów pracy nad każdym uderzeniem różnych, tak jak powiedziałeś wcześniej, tak? No na jednego to działa, na drugiego to działa, na drugiego to działa lepiej, na drugiego to działa gorzej, więc różnych tego rodzaju ćwiczeń i takich detali na poprawę techniki każdego z uderzeń, myślę, że każdy trener ma albo przynajmniej powinien mieć kilka, jak nie kilkanaście. I po prostu patrzeć, co pasuje do danego zawodnika. Rozumiem, że w domu masz takie segregatory forehand, backhand, serwis, wszystkie schematiki rozrysowane, rozpisane w sejfie, trzymane. Z rozpisek, mówiąc szczerze, to bardziej mam
rozpiski, bo ja każdy trening oczywiście mam rozpisany, więc mam zawsze cały rok pracy zawodnika, każdy trening to jest coś, co mam rozpisane i z rozpisek mam, bo trzymam sobie to, bo to się może przydać, żeby już nie dublować pracy, każdy mecz mojego zawodnika mam taktykę na jego przeciwnika od początku mojej pracy trenerskiej, więc jakby to już się trochę ta lista zrobiła całkiem spora, więc to są rzeczy, które jakby zapisuję, natomiast oczywiście podczas przygotowania do rozpoczęcia nowego sezonu też sobie gdzieś tam wypisuję różne rzeczy, nad którymi się będziemy koncentrować i trochę jakby bardziej po tym pomyślniku od tych rzeczy, ale bardziej takie rzeczy ćwiczeń i różnego rodzaju to mam bardziej w głowie niż gdzieś rozpisane, mówiąc szczerze. Rozumiem. To teraz właśnie odnośnie tych planów, to może zdradź nam, zbliżamy się powoli do godziny rozmowy. Powiedz może, nad czym obecnie, jak wygląda teraz przygotowania Kacpra w off-season? Czy to jest trening właśnie techniczny, taktyczny, ogólny? Jak to wygląda? Startujemy zawsze przygotowaniem ogólnym. Także Kacper już od 2 tygodni pracuje fizycznie. Pierwszy tydzień był we Wrocławiu, tam trenował właśnie z Przemkiem Piotrowiczem, trenerem od przygotowania ogólnego i Kacpra, i Huberta. Także tam był pierwszy tydzień, myśmy w tym czasie robili sobie tylko tak naprawdę godzinkę techniki, elementów, które chcę właśnie troszeczkę udoskonalić, żeby on wprowadził już od początku tego okresu treningowego. Także to było to, czyli pierwszy tydzień było 3,5 godziny przygotowania ogólnego i godzinka techniki tak naprawdę. Teraz byli 5 dni w Zakopanem. Hubert tam został, a Kacper dzisiaj przyjechał tu do Zielonej Góry na mecz reprezentacji. Są obowiązki wobec sponsorów, także musieliśmy tutaj być. I od jutra, 7 rano, zaczynamy trening tenisowy pełną parą. Także teraz tak naprawdę od jutra, jutro i pojutrze jeszcze będzie tylko jedna jedenostka ze względu na ten mecz, ale od poniedziałku startujemy już we Wrocławiu około średnio 4 godzin dziennie tenisa plus 1 godzina ogólnorozwojówki. Zaczynamy rytmicznie, oczywiście dużo rytmu na sam początek, dużo powtórzeń, dużo trafień, dużo celności, dużo płynności. Oczywiście zblendowane z pracą nad tymi pojedynczymi detalami technicznymi, które chcę w tym off-seasonie jakby poprawić czy udoskonalić. I potem wylatujemy w pierwszy dzień świąt bodajże do Australii na ATP Cupa. Wygląda na to, że Kacper będzie tam rezerwowym, Hubert i Kamil będą grali, więc mamy jeszcze kolejny tydzień tam w Australii na miejscu treningu, co też jest świetną okazją, bo tam będą, każda drużyna ma 5 zawodników, są to w większości zawodnicy z top 200, także gra tylko 2, więc możliwości treningowe są tam nieograniczone. Dostęp jest do physio z ATP, do tak naprawdę kortów, ilość nieograniczona, więc tak jak 2 lata temu, żeśmy zrobili ten sam rodzaj przygotowań zakończony właśnie ATP Cupem i się to fajnie sprawdziło. Mam nadzieję, że w tym roku też to odpali. Też mam nadzieję, ponieważ pewnie macie duży apetyt na przyszły rok. W tym roku udało się Kacprowi pięknie wejść do drugiej setki. I teraz pytanie, czy macie jakieś cele na pewno macie? Jakie właśnie macie cele na przyszły rok? Cele mamy takie, żeby udoskonalać swoją grę. I to był zawsze cel, który ja stawiałem. Ja wiem, że to może nie jest... Lepiej byłoby usłyszeć, że w tym roku chcemy zaatakować top 10 i to byłoby bardziej pewnie marketingowe. Natomiast jakby ja uważam i zawsze tak uważałem, że cele rankingowe są tylko dodatkową presją niepotrzebną. I jeżeli zawodnik będzie się skoncentrował na rankingu, a nie na poprawie gry, to nic dobrego z tego może nie wyniknąć. Natomiast jeżeli będziemy się koncentrować na poprawie gry, to ranking automatycznie sam się poprawi. Więc celem numer 1 jest poprawa na pewno voleya i agresywności, jeszcze bardziej agresywności ataku i wykorzystywania piłek do dojścia do siatki i to jest przede wszystkim cel na ten rok. Czy z voleya mówisz, że ma częściej chodzić, czy skuteczniej? I jedno i drugie. I musimy go poprawić, żeby był skuteczniejszy i musimy też jakby więcej sprawić tak, żeby jeszcze z większej ilości piłek Kacper atakował, bo często sam kończy mecz i mówi, no, że tutaj mogłem agresywniej, a Kacper
Porównam teraz, może nie lubię tego robić, ale porównam, przyszło mi tak na myśl. Kacper jest tak jak na przykład u Huberta, często ta pasywna gra nie ma aż takich konsekwencji, ponieważ jest świetny w defensywie. Tak Kacper już tak świetny w defensywie nie jest. Więc jego gra musi być ofensywna i musi jakby, no nie może tak naprawdę się cofnąć i bać się uderzać. Musi cały czas być jak taki walec i jechać do przodu i nie zastanawiać się za dużo, tylko po prostu trzymać jakby presję nad przeciwniku cały czas. I to, jest właśnie coś, nad czym właśnie będziemy pracować. I jeżeli to nam się uda, to myślę, że ranking też nam się poprawi, też Kacperowi się poprawi. I też rozumiem, że taka pozycja ma dosyć trudną do planowania całego sezonu, bo na przykład jeśli mu dobrze pójdzie początek sezonu, to pewnie zupełnie inne trudnienie otworzą się dla was na drugą połowę sezonu. Czasu COVID-u, czasu wybuchu pandemii tak naprawdę nic się nie da zaplanować. Nawet kalendarz turniejów ATP, turniej ATP to najwyższej rangi jest kalendarz na cały rok, tak? Chociaż też były zmiany, różne modyfikacje, Indian Wells i tak dalej. Natomiast kalendarz challengerowy jest od czasu i futuresowy od czasu pandemii jest po prostu żartem. Tak naprawdę ja mogę zaplanować na 2 miesiące do przodu coś. Od czasu pandemii. I to też czasami ze zmianami różnymi, bo to różne wychodzą czasami rzeczy, czy obostrzenia, czy to, czy tamto. Także do tego już się przyzwyczaiłem przez ostatnie 2 lata, więc to planowanie takie krótkodystansowe jakby już nie sprawia mi problemu. Rozumiem. No i jeszcze do tego teraz trudna sytuacja w Chinach z Peng Shui, więc też nie wiadomo, jak to się skończy i jak to wpłynie na cały tur. Na pewno. Dobra, to teraz na zakończenie może porozmawiamy o jakichś kilku sprawach około tenisowych, tak żeby może słuchacze, widzowie coś też wynieśli konkretnego. Czy widzisz, na przykład właśnie mówiłeś o wielu książkach tenisowych, czy masz jakąś książkę godną polecenia, którą warto naprawdę, którą poleciłbyś każdemu do przeczytania? Każdemu bym polecił na pewno książkę. Jest taki trener od przygotowania ogólnego amerykański, który pracował z Michaelem Jordanem, z Kobe Bryantem, z Dwayne'em Wade'em, z wieloma naprawdę top sportowcami. Się nazywa Tim Grover. I jego pozycje są naprawdę interesujące i to jest nie tylko związane z treningiem właśnie ogólnorozwojowym czy takim fizycznym, ale też w bardzo dużej mierze jest to trening taki, w tej książce opisuje podejście mentalne. I to jest coś, co naprawdę do mnie jakby przemówiło i muszę przyznać, że takim trochę moim guru się stał ten Tim Grover i bardzo dużo jego właśnie nawet takich codziennych różnych rzeczy na Facebooku, czyli na Facebooku oglądam i śledzę, także na pewno bym polecił tego Tima Grovera, ma fajną książkę. Rozumiem, że zarówno trenerom, jak i zawodnikom. Jak i zawodnikom, zresztą no, moi zawodnicy już to przeczytali, mam nadzieję, przynajmniej tak mówili. Nie robisz sprawdzianów. Nie robisz sprawdzianów, nie robię, natomiast nie było to po tygodniu, że mi oddali książkę, więc po dłuższym czasie, no ale mówili, że przeczytali, więc mam nadzieję, że rzeczywiście tak było. A tak z książek, tak naprawdę ja oglądam i czytam nie tylko książki tenisowe, ale również książki psychologiczne, jakieś książki o mnichach nawet czytałem, książki o buddyzmie, o zen. Tak, żeby, tak jak mówiłem już wcześniej, nawet jeżeli wyniosę z całej książki jedno zdanie, które w jakiś sposób mogę zastosować, to jest to duży plus i to jest już coś z korzyścią. Także staram się jakby swojej wiedzy, oczywiście czytałem wszystkie te takie książki, autobiografie, nie autobiografie, różne podręczniki trenerskie, ale tak naprawdę myślę, że najbardziej właśnie to takie rzeczy psychologiczne są ważne w tych książkach, bo w książkach czy filmach no, nikt nas nie nauczy forehandu, backhandu czy serwisu, tak? Bo to jest tylko teoria, a jeszcze ktoś musi nam to w praktyce później pokazać. Także myślę, że najbardziej właśnie fajną rzeczą jest taka sfera mentalna, właśnie, żeby zawodnicy zobaczyli, że to tak naprawdę nic się z niczego samo nie bierze, trzeba tak naprawdę ciężko tyrać i zrobić masę wyrzeczeń, żeby coś osiągnąć. Bardzo mi się też podobały te wszystkie na Netflixie, nie wiem czy oglądałeś, były takie kilka takich serii o trenerach, gdzieś tam z takimi znanymi trenerami, był i z Dokiem Riversem z NBA i z Patrykiem Muratoglu. To nie widziałem.
I jak z jakąś tam kobietą, która była chyba trenerką mistrzyń świata w Amerykanek, no to też godne polecenia. I zawsze mi się też podobał film, to tak dla młodszych zawodników, ale myślę, że to dla każdego jest coś fajnego. Cud w Lake Placid, nie wiem, czy oglądałeś z Kurtem Russellem i to jest też taka książka właśnie o tym, że nie każdy musi mieć talent Federera, a może dużo osiągnąć. I to jest, myślę, kwintesencja, bo gdzieś tam teraz jak jesteśmy na kortach, no to na pewno każdy mówi, a tu Federer to, Federer tamto, a dzieci ja zagrałem jak Federer, tak? To jest zły sposób myślenia, bo Federer jest tylko jeden. I bardziej bym patrzył na tych takich Ferrerów i tego typu zawodników, którzy ciężką pracą mozolną i tysiącami powtórzeń, może niekoniecznie błyskiem geniuszu, jeżeli chodzi o talent, naprawdę osiągnęli bardzo, bardzo wiele i myślę, że to jest bardziej droga, którą trzeba pokazywać młodym dzieciom niż Federera, który potrafi zrobić z rakiety wiatrak, tak? To są... On by sobie poradził w każdych możliwych warunkach, tak. Też się zgadzam, że jak mamy kogoś kopiować, to patrzmy na tych ludzi, którzy teoretycznie nie powinni być w tym miejscu, a jednak są. A takich zawodników to też mogę powiedzieć z doświadczenia tak naprawdę, bo już po tych turniejach ATP powiedzmy, że około 10 lat gdzieś tam jeżdżę, a takich zawodników jest w setce od groma, których widziałem 7, 8, 9 lat temu, i bym pomyślał, no gdzie on w setce? No nie ma takiej możliwości. Co też jakby nauczyło mnie też patrzeć zupełnie inaczej na zawodników i nie być takim zero-jedynkowym. Bo no ja mam gdzieś tam korzenie greckie, więc mój temperament jest taki bardziej z natury zero-jedynkowy, ale gdzieś tam też właśnie czy na podstawie kolejnych zawodników zobaczyłem, że to czasami pod tymi wszystkimi niedoskonałościami, które widzimy na pierwszy rzut oka, jest nieoszlifowany jakiś diament, czy ktoś to naprawdę może wiele osiągnąć i może po prostu nikt mu tego nie pokazał wcześniej we właściwy sposób. Więc moja cierpliwość jakby też na pewno jest zupełnie inna niż była. Jestem dużo bardziej cierpliwy, dużo bardziej wyrozumiały, dużo bardziej też sam rozumiem, że to jest proces i że po prostu czasami chociaż może i to boleć i gdzieś tam w duchu człowiek jest lekko zagotowany, ale trzeba tą cierpliwość i wobec zawodnika cały czas utrzymywać i cały czas go wspierać i po prostu mieć nadzieję, że gdzieś tam prędzej czy później to odpali, bo tak jak mówię, no wielu już takich zawodników widziałem, gdzie bym nie dał złamanego grosza, a on naprawdę robił fajne kariery i tak, także myślę, że tutaj to jest też jedna rzecz, którą bym zalecał właśnie trenerom, żeby gdzieś tam być cierpliwym w tej swojej pracy i nie grać na wynik do pierwszego, drugiego, czy trzeciego, czy 20 turnieju, tylko cierpliwie robić swoją pracę i czasami zobaczyć, możemy się... to się skończy. I czasami możemy się bardzo pozytywnie zaskoczyć, dokładnie. Cierpliwością i ciężką pracą ludzie się bogacą. To teraz mamy część mentalną, pozakortową ustawioną, wiemy co oglądać i czytać. A co byś poradził tenisistom w Polsce, czy amatorom, juniorom, czy zwykłym graczom? Jakieś ćwiczenia, aby, nie wiem, poprawić ich tenis, co widzisz na korcie, jakieś najczęstsze błędy, na którymi warto by było pracować? Wiesz co, zaraz jeszcze przypomniałem sobie tytuł książki, w której mówiłem o tym Timie Groverze, Relentless, to jest tytuł książki, Relentless. Tak, to jest książka, którą naprawdę polecam. Jakbyś mógł powtórzyć pytanie, bo gdzieś tam ta książka mi... Nie ma problemu. Co byś poradził tenisistom w Polsce, czy amatorom, rekreantom, czy młodym zawodnikom, juniorom, aby poprawić ich tenis? Chodzi mi takie, nie wiem, twoje ulubione ćwiczenia na korcie lub porady taktyczne, które byś poradził komuś, który by do ciebie przyszedł i powiedział, słuchaj, co mogę zmienić w swoim tenisie, żeby zacząć wygrywać? Wiesz co, odpowiedź na to pytanie będzie zupełnie inna, że nie co możesz poprawić, tylko mówimy o polskich tenisistach, no ja wiadomo, w tym polskim tenisie siedzę od wielu lat i jeździłem na turnieje do lat 12, do lat 14, do lat 16 jako trener, więc moją główną radą by było pracować. Pracować profesjonalnie, a co to znaczy, to myślę, że każdy, kto się tym zajmuje i kto tak naprawdę chce coś osiągnąć, to wie, co to znaczy, ja nie muszę tego rozwijać. Ale profesjonalnie trenować to znaczy nie trenować 2 godzinki dziennie i 2 razy w tygodniu ogólną rozrywkę sobie zrobić, tylko jeść odpowiednio, wysypiać się odpowiednio, trenować dużo więcej niż teraz, bo mogę ci powiedzieć bez żadnego ryzyka, że 100% ludzi w Polsce, tak naprawdę nawet ostatnio z Michałem Przysiężem rozmawialiśmy na ten temat,
I Michał powiedział coś, co wydaje mi się, że jest niestety prawdą. Że na dzień dzisiejszy trzech zawodników w Polsce trenuje profesjonalnie. Hurkacz, Majchrzak i Żuk. I cała reszta tak naprawdę trenuje, gra, ale to nie jest tak, że mają pełen trening tenisowy w pełnym wymiarze czasowym. Własnego trenera rozwojówki, który nie jest facetem od WF-u czy instruktorem fitness, tylko jest gościem wyspecjalizowanym do tenisa. Fizjoterapeuty, tak? Bardzo dużo ludzi idzie do fizjoterapeutów czy masażystów, jak coś boli. To powinno być stały punkt programu. 8 godzin snu, odpowiednia dieta, tak? No to są rzeczy, które bym podpowiedział tenisistom. Róbcie wszystko, co robicie, tylko profesjonalnie, więcej, lepiej, mocniej, staranniej. To jest chyba najlepsza rada. Zawsze się da, zwłaszcza jak się osiągnąć sukces, a jak pokazują historie naszych zawodników, ten sukces czasem jest tuż za rogiem. Zgadza się w 100%, muszę się z tobą zgodzić i tak jak mówię, no gdzieś tam jak możesz wstać o 7, to wstań o 7, tak? Jeżeli masz mieć trening 2 godziny, to wstań godzinę wcześniej, a nie godzinę później, żeby na przykład to było kosztem treningu. No to nie są, to są moim zdaniem najprostsze rzeczy. To są moim zdaniem. To są takie rzeczy, do których nie trzeba mieć talentu, nie trzeba mieć tak naprawdę nic, tylko troszeczkę nastawienie ustawić, nie? A niestety, obserwując zawodników na polskich turniejach, to muszę przyznać, że wiele osób chyba samych siebie oszukuje trochę, że coś mogą osiągnąć sposobem i treningu, jaki mają. To jest. Albo może nie wiedzą inaczej, ale no ciężko mi sobie wyobrazić, że nie wiedzą inaczej, więc wydaje mi się, że to po prostu jest takie. Gram, ale trenuję, staram się, ale życia za to nie oddam. No bardziej na tej zasadzie. Rozumiem. Dobra, to teraz zakończmy jeszcze ostatnim pytaniem. Może właśnie pozytywnym. Tak widzisz osoby, które próbują się przebić do czołówki ATP, to kogo warto obserwować w przyszłym roku? Oczywiście poza Kacprem i tą trójką, którą wspomniałeś, ale z takich młodych, wznoszących się zawodników, na kogo warto trzymać oko, kto tak wystaje trochę przed szereg? Dla mnie Martin Pawelski. Dla mnie Martin Pawelski, zresztą chłopak, który przyjeżdża jak tylko może i ma okazję i gdzieś tam nie dotrenować do nas, do Wrocławia. Jest to chłopak, który ma naprawdę olbrzymie atuty fizyczne i który też widać jakby nie ma czegoś takiego jak lęk u niego i obawa przed jakimś przeciwnikiem. On po prostu wychodzi i gra. I ma naprawdę spore atuty, więc i robi spore postępy, także jeżeli miałbym na dzień dzisiejszy wytypować kogoś, to może się gdzieś tam przebić z tych młodszych roczników. Oczywiście jest wielu chłopaków, którzy mogą, tak? Ale mi osobiście najbardziej pasuje ten typ Martyna. Ja ogólnie jestem trenerem, który zdecydowanie bardziej preferuje pracę z zawodnikami ofensywnymi. I tak naprawdę nawet się zastanawiałem kiedyś, czy jeżeli jakiś taki defensywnie grający zawodnik z kontry by mnie zapytał, czy bym chciał z nim pracować, to nie wiem, czy bym, niezależnie od poziomu, to nie wiem, czy bym się w tym odnalazł do końca. Jednak u mnie zawsze jest to nastawienie takie bardziej do przodu niż do tyłu. Także no, wskazałbym Martyna i do takiego chłopaka. Mówimy o młodszych chłopakach, rozumiem, tak? Dowolnym. Myślę, że to jest dobry przykład, bo który on jest rocznik? On ma w tej chwili 17 lat, także to jest rocznik 2-3 bodajże, tak? No rozumiem, 2-4. To 17 lat. No to obserwujemy. No mam nadzieję, że za kilka lat spotkamy się jeszcze raz na rozmowie i wtedy przypomnę, że już wtedy Alek dobrze ocenił, że to jest chłopak, który może się w przyszłości przebić wysoko. Mam taką nadzieję, ale oczywiście kibicuję wszystkim naszym juniorom, bo tak naprawdę to są bardzo fajne chłopaki i nie można powiedzieć o nich złego słowa. Tak jak mówię, no, sytuacje życiowe i miejsce urodzenia, majętność i tak dalej, to wszystko ma znaczenie do sposobu, jaki trenujemy. Także nie każdy ma idealne warunki, natomiast każdy z nich na pewno jest fajnym chłopakiem i z wieloma miałem styczności podczas różnych kadr młodzieżowych, dorosłych, juniorskich i na pewno to są chłopaki, którzy zasługują na duże sukcesy i życzę im wszystkiego dobrego i najlepszego na pewno. To obserwujemy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, że znalazłeś czas w swoim napiętym grafiku trenerskim i powodzenia w przyszłym roku z Kacprem. Mam nadzieję, że do top 50 uda się dojść. Dzięki w imieniu swoim i w imieniu Kacpra. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek podcastu tenisowego Racket Science. Jeżeli tak, dajcie proszę znać swoim znajomym na korcie. Będę też wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze oraz oceny w serwisach iTunes, Google Podcast czy YouTube lub bezpośrednio na e-mail mateusz@racketscience.pl. Pamiętaj, aby nie przegapić kolejnych odcinków, kliknij subskrybuj w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Dodatkowo zapraszam również na Twitter, Instagram oraz Facebook. Do usłyszenia na korcie.